katastrofy. Premier Donald Tusk odkrył karty i to z zegarmistrzowską precyzją, choć częściowo były one już znane. Czworo ministrów pożegnało się ze stanowiskami, bo jak mówił szef rządu, wykonali zadanie. Teraz czas na porządki. Dla opozycji to jednak ucieczka do Brukseli. Marta Kurzyńska. To pierwsza, ale jak zapowiedział premier, nie ostatnia rekonstrukcja rządu. Spieszmy się kochać ministrów, bo tak szybko odchodzą. Szczegóły rządowego przemeblowania premier ogłosił punktualnie o 9:12. Donald Tusk zaskoczył nie tyle nietypową godziną przedstawienia przyszłych ministrów. Po mojej lewej stronie, po państwa prawej. Nowi. Ale niektórymi nazwiskami niewymienionymi wcześniej na dziennikarskiej giełdzie. Miejsce Bartłomieja Sienkiewicza zajmie Hanna Wróblewska, wieloletnia dyrektor Zachęty i Muzeum Getta. Jest znana w tym środowisku i myślę, że artyści odetchnęli z ulgą. Drogi przyjacielu, bardzo dziękuję. Borysa Budkę w Ministerstwie Aktywów Państwowych zastąpi Jakub Jaborowski. Ekonomista i historyk z Donaldem Tuskiem współpracował 10 lat temu, zasiadając w Radzie Gospodarczej przy premierze. Jest to nowa postać, jeżeli chodzi o o struktury rządowe. Nie jest to postać pierwszoplanowa, ale proszę państwa, przecież Donald Tusk kiedyś też nie był postacią pierwszoplanową. Dajmy chwilę, będziemy oceniać po owocach. W tym przypadku zaskoczenia nie było. Mam bezgraniczne zaufanie do ministra Tomasza Siemoniaka i dlatego nie waham się powiedzieć mu obie funkcje. Tomasz Siemoniak będzie pełnił jednocześnie rolę ministra administracji i spraw wewnętrznych i koordynatora służb. W rządzeniu krajem nie chodzi o to, żeby było rewolucyjnie i zaskakująco, tylko żeby było mądrze, rozsądnie i profesjonalnie. Dobra decyzja o ponownym połączeniu w ręku jednej osoby funkcji ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra koordynatora służb specjalnych, jak miało to miejsce w czasie, gdy szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji był Mariusz Kamiński. Zmiana warty też w kierowanym przez ludowców resorcie rozwoju. Krzysztofa Hetmana zastąpi Krzysztof Paszyk, to obecny szef klubu PSL. Człowiek spokojny, wszyscy go bardzo cenią. Premier tłumaczy, że rządowe zmiany wymusił start ministrów do Parlamentu Europejskiego, a w kierowanych przez odchodzących resortach skończył się pewien etap. Te pierwsze miesiące, i chyba dobrze mnie zrozumiecie, kiedy użyję tej metafory, ale to były miesiące rozbijania muru. Dzisiaj nadchodzi czas porządkowania. Zdaniem opozycji katastrofa. Do zmian doszło zbyt szybko. Ja samą formułę zmiany ministrów po 4 miesiącach oceniam negatywnie. Za przysiężenie w poniedziałek o 10:30. Marta Kurzyńska, Polsat News. Rolnicy znów protestują w Warszawie. Nie przyjechali sami, mają towarzystwo górników, hutników i innych członków Solidarności. Od wczoraj okupują też Sejm. Postulat wciąż ten sam. Nie dla unijnego Zielonego Ładu. I mają w tym społeczne wsparcie. Z sondażu Ibris dla wydarzeń Polsatu wynika, że za odrzuceniem Zielonego Ładu w całości jest ponad połowa Polaków, przeciwko odrzuceniu ponad 36%. Zdania na ten temat nie ma blisko 10% respondentów. O szczegółach Jarosław Kuś. To protest zaplanowany na 10 godzin ruszył po 12 z Placu Zamkowego w Warszawie. Na trasie siedziba Komisji Europejskiej, Kancelaria Premiera i Sejm. Stop Zielony Ład. Stop. Dopóki Bruksela nie zweryfikuje swoich działań dotyczących Zielonego Ładu, to będziemy tak długo walczyć. Na manifestację wyjeżdżali rano ze Śląska kilkanaście tysięcy osób, górnicy i hutnicy. Zapisy Zielonego Ładu bezpośrednio wpływają na nasze życie. Bezpośrednio na nasze życie i będą kosztowne dla naszego życia również. Wzrost cen energii. Identycznie mówią ci, którzy na protest do Warszawy jechali z Trójmiasta. Zabójstwo przemysłu, zabójstwo gospodarki. Od dziś Solidarność zbiera podpisy pod referendum w sprawie Zielonego Ładu. Premier odpowiada, że na Zielony Ład zgadzał się poprzedni rząd. Pan Morawiecki, pan Kaczyński, pan Wojciechowski, cały PiS, cała ta absolutnie pełna ignorancji, kompletnego braku wiedzy o polskim rolnictwie, banda nieuków. To oni doprowadzili do tego, z czym się dzisiaj mierzymy. Prezes PiS przekonuje, że to eurodeputowani Koalicji Obywatelskiej głosowali za Zielonym Ładem. To, co w tej chwili nie tyle robi, co wyprawia Donald Tusk, to jest po prostu stosowanie starej metody. Uciekający złodziej krzyczy łapaj złodzieja. Jarosław Kaczyński zapowiedział swój udział w dzisiejszej manifestacji. Ten protest jest ściśle polityczny, inspirowany, koordynowany z PiS-em.
I nie jest przypadkiem, że odbywa się wtedy, kiedy jest niecały miesiąc do kolejnych wyborów. Nie będziemy sprawdzać legitymacji partyjnych. Każdy ma prawo przyjść, zapraszaliśmy wszystkich polityk, też obywatel. Na stronie Komisji Europejskiej można przeczytać, że Europejski Zielony Ład to aspirowanie do miana pierwszego kontynentu neutralnego dla klimatu. Ma się to stać do 2050 roku, a do 2030 Komisja zaplanowała zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55%. Według rolników Zielony Ład to ograniczenia ich produkcji i upadek wielu gospodarstw. Od wczoraj protestują też w Sejmie. Spędzili noc na sejmowych korytarzach, spali na krzesłach i na podłodze. Nie chcieli iść do poselskiego hotelu, co im proponowano. O godzinie 24 w nocy przyszła Straż Marszałkowska, zabrała nam przepustki, które straciły ważność. W tej chwili jesteśmy tutaj nielegalnie. Ministerstwo Rolnictwa rozmowy proponuje. Jeżeli tutaj jest odpowiedź nasza, pozytywna na chęć rozmów, no to później słyszymy, że jednak nie ma tej zgody z drugiej strony, żeby tylko i wyłącznie podbijać stawkę. Ale protestujący nie chcą już rozmawiać z ministrem, żądają spotkania z premierem. Jarosław Kuś, Wydarzenia. Marsz ruszył w południe z Placu Zamkowego i przemierza ulicami Warszawy. Weronika Korol już teraz razem z państwem. Powiedz proszę, w którym miejscu teraz utrudnienia związane z marszem? W tej chwili już mniej więcej w połowie krakowskiego przedmieścia jest marsz. Przejdzie on również ulicą Świętokrzyską, ulicą Marszałkowską, ale także dotrze na plac Trzech Krzyży i stamtąd na ulicę Wiejską pod sam Sejm. Rzeczywiście warszawiacy muszą dzisiaj nastawić się na liczne utrudnienia związane między innymi z tym, że po kolei wraz z trasą marszu wyłączane są poszczególne linie autobusowe i tramwajowe. Oczywiście postulaty rolników są cały czas niezmienne. To stop Zielonemu Ładowi. No i oczywiście także tutaj w trakcie marszu zbierane są podpisy pod referendum, w którym Polacy mieliby się wypowiedzieć, czy są za Zielonym Ładem, czy nie. Weronika Korol, bardzo dziękuję za te relacje. Tomasz Szmyt nie jest już sędzią, nie ma prawa do sędziowskiego uposażenia. Wcześniej stracił też immunitet, co pozwala na aresztowanie go. Od Łukaszenki ma dostać ochronę. Minister Sprawiedliwości zapewnia jednak, że dopóki Szmyt ukrywa się na Białorusi, polskie służby reagować nie będą, ale będą sprawdzać, gdzie i jakie były rosyjskie wpływy. Stąd pomysł reaktywacji komisji śledczej. Beata Glinkowska. Tomasz Szmyt nie jest już sędzią. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjął jego oświadczenie o zrzeczeniu się urzędu. Jego status jest dzisiaj tylko już panem Tomaszem Szmytem, obwinionym, podejrzanym. Wcześniej Naczelny Sąd Administracyjny uchylił mu immunitet i wydał zgodę na jego aresztowanie. Formalnie można więc wystawić za nim list gończy. List gończy, nota do Interpolu i wszystko, co się powinno zdarzyć w takiej sytuacji. Po tym, jak Szmyt wyjechał na Białoruś i zwrócił się tam o azyl polityczny, stał się bohaterem łukaszenkowskiej i putinowskiej propagandy. Gdyby nie Armia Czerwona, to Niemcy by nas jako Polaków po prostu wymordowali. Chwalił Putina i kremlowski reżim, krytykował Polskę. O białoruskim dyktatorze wypowiadał się w jak najlepszych słowach. Poprosił go także o ochronę, którą dostał. To patriotyczna, normalna osoba, dlatego jego wniosek, z którym się do mnie zwrócił, na pewno rozpatrzę. Kreowanie jego to się odbywa według scenariusza, który piszą rosyjskie służby. Panie doktorze. Jedną z konsekwencji ucieczki byłego już sędziego ma być reaktywacja Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Jak zapowiedział dziś premier, gotowy jest już projekt ustawy. Powstanie taka już konstytucyjna i skuteczna komisja, która będzie badała wpływy w poprzednich latach, wpływy Rosji i Białorusi. Pod warunkiem, że to będzie ten stary skład. To wtedy to już będzie rzeczywiście dobry pomysł. Natomiast jeżeli tam się znajdą panowie na przykład tacy jak Pytel, no to będzie po prostu komedia, ale taka bardzo smutna. Wschodnie wpływy będą tematem dzisiejszego, kolejnego już kolegium do spraw służb specjalnych. Trzeba poznać każdy szczegół, ale wyciągnąć też wnioski. Był agentem jeszcze za czasów prawdopodobnie pierwszego rządu Tuska, więc niech tu zguderzy się też w piersi. Rządzący twierdzą, że Tomasz Szmyt karierę zawdzięcza poprzedniej władzy. Opozycja odpowiada, że to służby Donalda Tuska pozwoliły mu uciec. Płatni zdrajcy, pachołki Rosji. On jest rzeczywiście nieudacznikiem i popyklem obcych sił. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w jego sprawie, dotyczy szpiegostwa. Wam udało się z Polski wywieźć jakieś sekretne dokumenty? Powiem tak, zobaczymy później.
ta obecność także tego pana jest tam potrzebna na użytek wewnętrzny. PR, tak? Tak. Pokazać przewagę. Społeczeństwa białoruskiego, ale także rosyjskiego. Śledczy prześwietlają 2000 spraw sądowych, którymi w ostatnich latach się zajmował. Dużym przekłamaniem były stwierdzenia, że Tomasz S. miał dostęp do informacji natowskich i Unii Europejskiej. Nie mógł mieć takiego dostępu. Jakie informacje mógł przekazać białoruskiemu wywiadowi, czy i jak zaszkodziło to Polsce, to sprawdza teraz prokuratura. Beata Glinkowska, Polsat News. Od 3 do 6 lat więzienia takie wyroki.